Malwina Muzyczka, 6 sierpnia. Witam i zapraszam na magazyn miejski. A co dziś w programie? Pożary pól. Ruszyła sortownia odpadów. Spotkania z historią. W trakcie ostatnich upalnych dni i trwających żniw strażacy mieli sporo pracy w związku z kilkoma pożarami. Okres żniw jest czasem wzmożonej pracy nie tylko dla rolników, ale także większej ilości interwencji zamojskich strażaków. Do tej pory odnotowano 16 pożarów słomy po kombajnie, zboża na pniu oraz maszyn rolniczych. Zamojscy strażacy w ostatnim czasie notują bardzo dużo zdarzeń związanych z pożarami w rolnictwie. Myślę tu o pożarach słomy po kombajnie, jak również zboża na pniu. Odnotowaliśmy także pożar jednego kombajnu, jak również pożar słomy ułożonej na przyczepie, która zapaliła się od iskry z układu wydechowego ciągnika. Największy taki pożar, jaki odnotowaliśmy zboża i słomy po kombajnie, to pożar w Ulce Tuczemskiej 2 sierpnia, kiedy to pożarem objętych było około 20 hektarów zboża i słomy po kombajnie. Straty w tym pożarze były dosyć duże, bo około 35 tysięcy. Tutaj też wsparli nasze działania, myślę tutaj o działaniach Straży Pożarnej, jak również państwowych, jak i ochotniczych straży pożarnych, wsparli miejscowi rolnicy, oborując teren tego pożaru. Pożary słomy po kombajnie, czy też pożary zboża na pniu, zwłaszcza duże, zazwyczaj są trudne do opanowania. Często powstają wtedy podmuchy wiatru, powodujące szybkie przemieszczanie się ognia. Każdym z 16 zdarzeń takich dotyczących pożarów w rolnictwie w ostatnim czasie, w każdym przypadku te pożary stwarzały zagrożenie dla budynków lub też upraw. I też należałoby tutaj apelować o rozwagę, o świadomość, o to, że raz, że można utracić dopłaty bezpośrednie, a kolejną kwestią, którą tutaj należałoby podnieść, to to, że ewidentnie te pożary stwarzają zagrożenie i może to naprawdę odbić się czkawką, taki ewentualnie nawet proceder próby wypalania słomy po kombajnie. Nie róbmy tego, jest to niedozwolone, niepotrzebne i niewskazane. Strażacy apelują do rolników o rozwagę oraz o zwrócenie uwagi na odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, a także przestrzeganie zakazu wypalania słomy i pozostałości roślinnych. W Dębowcu uruchomiono już sortownię odpadów. Zakład pełną parą ruszy we wrześniu. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, jeżeli chodzi o obiekty kubaturowe, wykonany jest w 100%. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe, a także budowa dróg dojazdu do hal. Zmontowana jest też linia technologiczna. Od kilku dni odbywa się segregacja śmieci. Odpady zmieszane dajemy na linię, segregujemy. Frakcje podsidowe kierujemy na kompostownię, dlatego że na kompostowni trwa najdłużej rozruch, żeby uzyskać kompost. Także można powiedzieć, że jeszcze kończymy roboty budowlane, ale już tylko wykończeniowe, natomiast trwa już rozruch linii technologicznej. Do sortowni odpadów w Dębowcu trafiać będą śmieci z gmin Adamów, Grabowiec, Komarów, Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Słów, Szczebrzeszyn i z gminy Zamość. 20 września liczymy, że zakład będzie całkowicie oddany do użytku, dlatego że, mówię, rozpoczęcie rozruchu 2 dni temu pozwoli nam po to, żebyśmy te próby przez miesiąc, czy 6 tygodni zakończyli całkowicie. Ile osób jest zatrudnionych? Jeżeli chodzi, będzie docelowo zatrudnione 34 osoby, w tej chwili jest około 10 osób. Zatrudniamy sukcesywnie, w zależności od tego, na jakiej linii, na jakim etapie prowadzimy rozruch. Zakład przede wszystkim rozwiąże problem wysypiska śmieci w Dębowcu. Mieszkańcy często skarżyli się na nieprzyjemne zapachy. Za tydzień rozpocznie się drugi Zamojski Festiwal Filmowy Spotkania z Historią. Zamojski Festiwal Filmowy Spotkania z Historią to wspólna inicjatywa TVP Historia, Centrum Kultury Filmowej Stylowej w Zamościu oraz Miasta Zamość. Festiwal poświęcony jest zagadnieniom historycznym. Drugi Zamojski Festiwal Filmowy Spotkania z Historią to przede wszystkim konkurs o filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce historycznej. Konkurs ocenia zawodowe 5-osobowe jury. Przyznajemy też nagrodę publiczności. Gala wręczenia nagród to zakończenie festiwalu 16 sierpnia, sobota, godzina 20. Oprócz konkursu dla widzów przygotowano szereg atrakcji, m.in. projekcje filmów na Rynku Wielkim w Zamościu.
skażone? Oprócz konkursu mamy imprezy towarzyszące, pokazy plenerowe na Rynku Wielkim, pokazy filmów fabularnych w Centrum Kultury Filmowej Stylowy, wystawa w Muzeum Zamojskim, w Natrzańcu obóz historyczny, patrole historyczne w mieście Zamościu, na galach zakończenia to koncert orkiestry włościańskiej pod dyrekcją Krzezimira Dębskiego. Wykona on muzykę filmową. Będziemy też gościć piosenkarzy, Annę Jursztowicz, Klaudię Bacę i pana Miecznikowskiego. Na wszystkie projekcje wstęp jest bezpłatny. Przed projekcją należy odebrać jedynie bezpłatną wejściówkę. Szczegółowy program II Zamojskiego Festiwalu Filmowego Spotkania z Historią znajduje się na stronie internetowej www.zamostfilmfestival.pl. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.